To jest ekonomia w jednej lekcji, kontynuacja cyklu jak znaleźć pracę, lepszą pracę, jeszcze lepszą pracę w świetle teorii gier. Dziś może zaskakujący trochę odcinek. Ja zastosowałem te wytyczne teorii gier, o których była mowa na poprzednich lekcjach, w poprzednich filmach właśnie z tego cyklu pod tym tytułem. I niestety już po kilku miesiącach pracy w nowym miejscu przekonuję się coraz bardziej, że można powiedzieć, poprawiłem sobie przez pogorszenie. Może w świetle teorii gier należy też przy zmianie pracy brać pod uwagę strategię mini-max. Tę strategię, którą stosuje się w grach zero-jedynkowych. Zwycięzca bierze wszystko, niestety. Chyba tak jest na rynku pracy. Zwłaszcza w korporacjach na początku nie można liczyć na współpracę, raczej współzawodnictwo. Już nie chcę rozwijać tego tematu. W każdym razie, skoro mini-max, skoro ta strategia, to trzeba wziąć pod uwagę, co z niej wynika. A zatem brać pod uwagę najgorsze rozwiązanie. Krótko mówiąc, przygotować się na najgorsze. I to najlepiej jeszcze przed zmianą pracy. Ale w ramach tego przygotowania najistotniejsze moim zdaniem teraz, tak z perspektywy czasu, doświadczenia jest, uważam, że nie można palić mostów. W starej pracy trzeba sobie mieć możliwość powrotu. Oczywiście generalnie nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale tak sobie to tłumaczę, że właściwie jeżeli się z tej rzeki do końca nie wyszło, bo na przykład są jeszcze jakieś tam koleżeńskie zobowiązania czy coś, jakieś coś do dokończenia, to można przyjąć, że się z tej rzeki nie wyszło i może trzeba wrócić, jeżeli jest coraz większa pewność, że ta zmiana nie była na lepsze, niestety. Mimo że mogło się wydawać, że będzie tylko lepiej. Ale tak naprawdę dopiero po rozpoczęciu nowej pracy i to dosyć szybko właściwie przechodzi przekonanie, czy to jest to, czy jest gorzej, czy jest właśnie poprawienie przez pogorszenie sobie. Czyli krótko mówiąc, przy zmianie pracy trzeba stosować strategię mini-max i mieć możliwość odwrotu. Taka lekcja. Dziękuję.